Szanowni zgromadzeni, jesteśmy rolnikami z gminy Teresin, Baranów i Skitki. Ale zanim do tego dojdę, chciałbym pochylić czoło przed Michałem. Michał, to co robisz jest pełne uznania i dzisiaj musimy tworzyć jedność. Szanowni zgromadzeni, w roku 80-81 budowałem Solidarność Rolników Indywidualnych razem z Gabrielem Janowskim. Gabriel, gdzie ty jesteś? Szanowni zgromadzeni, był tu wymieniony Andrzej Lepel. Szanowni zgromadzeni, był tu wymieniony Andrzej Lepel. Trzeba wspomnieć o Marianie Zagórnym, który wysypywał razem ze mną zboże w Morzynie. I taka powinna być jedność. Dziś politycy mówią tej partii rządzącej, że będą słuchać ludzi, że będą wsłuchiwać się to, co naród mówi. Oni na nic nie patrzą. Nie patrzą nawet na referendum. Szanowni zgromadzeni, tam, kilka kilometrów dalej, wolą być na bankiecie niż razem z nami. Myślałem, że dożyję drugi raz, że dziś będę musiał walczyć o konstytucję, o wolność, o prawa. Gdzie jest Związek Zawodowy Solidarność Rolników Indywidualnych, który mówi i ma zapisane godność rolników i godność praw rolników. Pisałem do nich w obronie rolników z gminy Baranów Teresin przeciwko tej inwestycji, która jest bezcelowa. Brak odpowiedzi. Szanowni zgromadzeni, nasze pieniądze, nasze podatki są wyprowadzane na promocję polskiej produkcji, ale nie w kraju, a za granicą. To hańba! Szanowni zgromadzeni, kiedy pisaliśmy do rządu w 2015 roku, kiedy były dwa ogniska ASF-u, żeby zredukować do zera zwierzynę łowną i chronioną, co zrobiono? Prowadzono zakaz polowania. Czy tak postępuje gospodarz, który chce opanować tą chorobę? To hańba. Mało tego, pisaliśmy o zakazie importu zboża. To wprowadzono dodatkowo 1 000 000 ton importu zboża. Tak się postępuje wobec polskich rolników. Szanowni zgromadzeni, mówili moi koledzy poprzednio, różnymi metodami tępić polskich rolników. A u nas Baranowie, Teresinie i Wiskitkach wymyślili, że będą likwidować gospodarstwa w ogóle. 750 gospodarstw do likwidacji, 1250 nieruchomości, 21 miejscowości do likwidacji, 6 jednostek straży, 3 domy pomocy społecznej. I tak mógłbym wymieniać do przeniesienia kościół, do przeniesienia cmentarz, bo ktoś sobie wymyślił za nasze pieniądze wybudować nie wiadomo po co port lotniczy, który jest w Modlinie i trzeba by go tam rozbudowywać. Jak władza słucha ludzi, kiedy była procedowana ustawa, dekret w Sejmie,
pojechał wójt jednej z gminy na konsultacje na komisji. To go do parlamentu nie wpuścili. Takie są demokratyczne postępowania władzy wobec swoich wybrańców. Kiedy gmina Baranów ogłosiła referendum wygraliśmy, a władza mówi, że nie będzie brała pod uwagę głosu ludzi, to gdzie ja żyję? W jakim kraju ja żyję? Taką władzę trzeba obalić. Szanowni Państwo, likwiduje się 7 tysięcy hektarów gruntów dobrych i bardzo dobrych. 7 tysięcy ludzi do wysiedlenia nie wiadomo gdzie. To tak postępuje władza wobec swoich obywateli? To jest hańba. Michał, deklaruje się, że razem z tymi rolnikami i tą produkcją, którą tam prowadzimy, również dla mieszkańców Warszawy, będziemy podejmować wspólnie walkę. Chylę przed tobą czoło, jako związkowiec, który jest niemile widziany w swoim związku, który budowałem. Michał, trzymaj się! Brawo!